Witam serdecznie. Ponownie spotykamy się dzisiaj z Wiktorem i to będzie druga część na temat prywatności w internecie. Witam Cię. Cześć Aleks. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Zależnie od pory, w której z nami jesteście. Przygotowałeś parę kolejnych ciekawych tematów na temat prywatności, na temat tego, jak swoją prywatność strzec, jak nie dać się śledzić, więc zamieniamy się w słuch. Proszę bardzo, co pierwsze? No myślę, że na pierwszy ogień powinna iść klawiatura, ponieważ każdy z nas z niej korzysta. Niezależnie jakiego producenta smartfon posiadamy, to każdy z nas pisze praktycznie cały czas na klawiaturze. I jak się okazuje, w 2016 roku była taka głośna sprawa na temat klawiatury Microsoftu, która to zbierała wszystko, co pisali jej użytkownicy i wysyłała na serwer. I ciekawostka jest taka, że cały ten wyciek okazał się dopiero wtedy, kiedy to jeden na przykład użytkownik kupił zupełnie nowy smartfon, którego jeszcze nigdy nie używał i dostawał propozycje na klawiaturze, takie sugestie, różne imiona, a nawet numery telefonów ludzi, których zupełnie nie znał i zaczęło go to zastanawiać. Jakaś osoba w Niemczech też dostawała z autosugestii takie słowa, ale po angielsku, więc tu się nie zgadzało. Ludzie zaczęli to zgłaszać i właściwie przez ten błąd, że te autosugestie pokazywały się u innych, wyszło na jaw, że klawiatura zbierała wszystko, wysyłała to na serwer, ale żeby tego było mało, proszę Państwa, to ten serwer został zhakowany i wykradziono 577 gigabajtów informacji, w tym wszystko, co pisali użytkownicy, czyli adresy, numery telefonów, hasła, praktycznie wszystko. Więc no, klawiatura jest kluczowa i mimo, że to jest stary news i ktoś może powiedzieć, że to jest stary, no to nieaktualne i może już się zmieniło na ten temat. A co jeśli się nie zmieniło? Co jeśli używacie Państwo tej samej klawiatury i nadal jest ten sam problem, bo za mało się o tym mówi. Robi się dopiero problem, kiedy jest jakiś wyciek i dowiadujemy się o tym. Ale niestety nadal za mało ludzi się dogaduje i nadal używa jakichś klawiatur, które no nie są niestety godne zaufania. Także może dzisiaj pokażemy, jakie klawiatury są godne zaufania i artykułów, jak widzicie Państwo na temat... Jeszcze raz, ta niegodna zaufania to jest SwiftKey. No ja widzę, że ja też to używam, nie wiedziałem o tym problemie. Chyba większość ludzi to używa po prostu tak z przyzwyczajenia albo w ogóle nie zwracają na to uwagi. Więc tutaj SwiftKey to jest ta klawiatura, która miała tą aferę. Dokładnie tak. Żeby było ciekawie, jest to klawiatura Microsoftu. No to jest przypadek, prawda, że Microsoft akurat wykupił kiedyś tą firmę i jak się okazało, później zbierał te wszystkie informacje. To jest akurat w przypadku tej klawiatury, ale były też inne klawiatury. Wiem, że Samsung dostarcza na swoich urządzeniach jakieś tam swoje własne klawiatury. No i nie wiem też, co dokładnie teraz jest instalowane na tych różnych chińskich urządzeniach, które, no jak wiadomo, trzeba traktować z ograniczonym zaufaniem. Pokażę Państwu klawiatury, które są godne zaufania. Może na początek, jeżeli w ogóle wpiszemy klawiatura, no to pokazują nam się naprawdę na przykład te Microsoftu, i różne takie wynalazki, które ludzie sobie instalują, bo mają na przykład jakieś fajne bajery, jakieś takie podświetlanie, jakieś różne ikonki kolorowe. No, można oko cieszyć, więc ludzie często po prostu wybierają coś, co jest ładne, a niekoniecznie coś, co jest bezpieczne i zapewni im jakąś prywatność. Także ja akurat używam klawiatury OpenBoard i to jest klawiatura, której można na pewno zaufać. Jest bardzo prosta w obsłudze. Nie ma tam żadnych wodotrysków. Można sobie wszystko ustawić. I ja zachęcam też do tego, żeby w ogóle zajrzeć w ustawienia tej klawiatury już po zainstalowaniu. Jest taka opcja, że można sobie włączyć tryb incognito. Można też włączyć, co znaczy, że klawiatura nie będzie też w ogóle zapisywać tego, co piszemy. Chociaż ona nie wysyła też tych danych na jakiś tam serwer Microsoftu i tak dalej,
ale można sobie wiele rzeczy w tej klawiaturze skonfigurować, ale ona domyślnie jest stworzona po prostu z myślą o tym, żeby służyć użytkownikom, a nie żeby ich okradać po prostu z danych. Jeszcze jedną klawiaturę, którą też mogę Państwu polecić, to jest Simple. Co tam mamy dalej? Więc ostatnio mówiliśmy sobie o menadżerach haseł i to były takie najbardziej istotne porady, najważniejsze, bo oprócz klawiatury to istotnym jest, żeby mieć długie i skomplikowane hasło oraz żeby do każdego portalu, który używamy, do każdego maila, używać innego hasła. I pomagają nam w tym menadżery haseł, o których ostatnio mówiliśmy. Jak one działają, jak je zainstalować, jak je obsługiwać. Te porady można znaleźć oczywiście w internecie, tego jest mnóstwo. Wszystkim z Państwa, którzy skorzystali z tej porady ostatnio, albo już mają zainstalowaną, z tego miejsca gratuluję. Wszyscy ludzie, którzy są jeszcze na, wszystkim, którzy są na etapie zamiaru, trzymam kciuki, że Państwo zrealizujecie ten zamiar. Mówiliśmy też jeszcze o podwójnych autentykatorach, czyli 2FA, Two-Factor Authentication, czyli dwuetapowy poziom jakby uwierzytelniania, czyli oprócz hasła podajemy jeszcze kod, na przykład z aplikacji, czyli tutaj jest trudniej dostać się do naszego konta, nawet jeśli jakimś cudem wyciekłoby nasze hasło, to osoba ta nie może się dostać na nasze konto, ponieważ nie ma kodu z aplikacji. Oczywiście są też takie opcje jak fizyczne klucze, które są bardzo łatwe w obsłudze. I taki klucz wystarczy po prostu włożyć do portu USB w komputerze i wystarczy go przytrzymać. Oczywiście jak obsługiwać te klucze, są też materiały, ale one są naprawdę proste w obsłudze. Także można, jeżeli ktoś oczywiście jest skłonny wydać jakieś pieniążki, może nabyć taki klucz fizyczny. Ja osobiście używam aplikacji oraz klucza fizycznego, a to po to, że gdyby na przykład coś mi się stało z kluczem fizycznym, to nadal mogę otworzyć moje konto za pomocą aplikacji, a jeżeli bym zgubił na przykład telefon, to nadal mam ten klucz. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie, jeszcze takie, no, aplikacja jest za darmo, ona nic nie kosztuje, więc taki bajer. Myślę, że warto zwrócić uwagę na te hasło, ponieważ Edward Snowden, nie wiem dokładnie w którym roku, około 2014, może troszkę później, w jednym ze swoich wywiadów zapytany o hasła, mówił, że hasło, które jest o długości 8 znaków, można złamać w czasie mniej niż sekundę. Także miałbym to na uwadze. Może teraz jeszcze powiedzmy o psychologii. To jest troszkę inna kwestia, ponieważ ciągle się przejawia takie u ludzi podejście, że nie mam nic do ukrycia i w ogóle nie pokazujmy palcem na tych ludzi, bo oni nie są niczemu winni. Jeśli chodzi o Zuckerberga i inne osoby, ja proszę Państwa, do tych ludzi w ogóle nic nie mam. Nie mam do nich żalu, naprawdę. Ja nie korzystam z usług firmy Meta, więc naprawdę nie mój problem, mógłbym powiedzieć. Ale chcę tutaj zwrócić uwagę na socjotechnikę, która jest cały czas stosowana. I tutaj, jak widać, Mark kiedyś zrobił sobie takie zdjęcie w ramce, na którym jest napisane 200 milionów polubień. No i wszystko byłoby fajnie, chciał być wesoły, chciał pokazać, hej, ja sobie robię zdjęcie, to wy też sobie tak zróbcie jak ja, prawda? Zachęcając tych w ten sposób użytkowników. No i tutaj ludzie zwrócili uwagę na to, że kamera oraz mikrofon na jego laptopie jest zaklejony. I to zwróciło uwagę, ludzie tak robią do dziś, zaklejają kamerki, wzięli przykład z Marka. I to jest też doskonały przykład tego, że my mamy wpływ, proszę Państwa, że bez większego wysiłku możemy zmieniać to, jak ten rynek wygląda, jak te firmy się zachowują, ponieważ, no, jak wiadomo, klient to nasz pan. Więc bezwysiłkowo możemy zmieniać, jak to wygląda. I przykładem tego są laptopy, w których to są już wbudowane bardzo estetyczne zasuwki, za chwilę je pokażę, oraz jest mnóstwo do kupienia takich zasuwek, które można nakleić na komputer, na kamerę, czy też na jakieś urządzenia mobilne, smartfon, czy też tablet.
Jeszcze kolejny przykład tutaj muszę podać. Też mówiłem o kolorze niebieskim. Tutaj, jak widzicie Państwo, tego koloru niebieskiego nie brakuje. I pani Ursula zaproponowała tutaj wszystkim w czasie tak zwanej, no powiem, pandemii, żeby się łatwiej podrutowało i żeby w ogóle wszystko było dobrze. No ludzie, którzy przyjęli już preparat, mogą mieć paszport i dzięki temu paszportowi mogą podróżować po świecie. I ona tutaj też zastosowała tą metodę. Ja też mam już swój. I ona pokazała tutaj na swoim smartfonie, że ona ma zainstalowany ten pozytywny paszport. No i my mamy oczywiście podążać za nią. Więc tutaj też jest ta socjotechnika cały czas stosowana. Kolejny przykład socjotechniki. Tutaj podkreślam, że nie chodzi mi w ogóle o pobudzanie nastrojów politycznych. Zupełnie nie o to chodzi. Tutaj chodzi tylko jako przykład. Tutaj mamy prezydenta Ukrainy, który pojawia się na bardzo ważnych spotkaniach i jak widać ubrany jest po prostu w zielony swetr i zielone bojówki. I moim zdaniem, w mojej opinii, jest on niestosownie ubrany do sytuacji, jak tutaj widać na tym zdjęciu zresztą. I prasa, media w ogóle nie poruszają tego tematu. Jeżeli inny prezydent jakiegoś kraju przyjechałby w takim stroju, to nie zostawiono by na nim suchej nitki. A tutaj ten pan pojawia się w takim stroju, bo ma on przypominać swoim wizerunkiem, że pochodzi on po prostu z kraju objętego wojną, konfliktem i ma on być taką pachtą na byka, jak to się mówi, cały czas stymulować, ponieważ obraz przekazuje więcej niż 1000 słów i tutaj cały czas stymuluje się nas jakimiś tam obrazkami, ten jest zły, ten jest dobry i tak dalej. To jest cały czas socjotechnika. Jeżeli zwracamy na to uwagę, mamy tego świadomość, po prostu przestajemy na to reagować. Podchodzimy do tego obojętnie, to już nie działa. A tutaj właśnie te estetyczne zasuwki, to dzięki Państwu, dzięki wszystkim, którzy po prostu bezwysiłkowo brali udział w tym zaklejaniu kamerek. Wróćmy jeszcze na chwilę do mety, ponieważ widziałem w komentarzach, że pojawiły się wątpliwości na temat tego, czy aby na pewno tak dużo użytkowników ma na swoim koncie Meta. A więc tutaj mamy artykuł, który jest z października 2022 roku, to jest końcówka października. I tutaj jest napisane, że 2 miliardy ludzi używa Instagrama aktywnie i około 2,9, no prawie 3, tak, miliardy używa Facebooka. I tutaj dalej możemy przeczytać, że w całości użytkowników Mety jest prawie 4 miliardy użytkowników. No i tutaj mamy kolejny artykuł z 2023 roku, czyli tak niedawno, 2 lutego, w którym też opisuje się, ile użytkowników korzysta z WhatsAppa. Tutaj jest napisane, że 2,2 miliarda. I tutaj też są nawet podane statystyki, jeśli chodzi o różne kraje. Na przykład nasi sąsiedzi, Niemcy, to jest 49, no można powiedzieć 50 milionów użytkowników WhatsAppa jest w Niemczech, w kraju, gdzie jest około 80 milionów ludzi. Także jeżeli ktoś z Państwa wątpi w informacje, które podaję, to bardzo proszę podać jakieś inne źródła, linki, a jeżeli Państwo uważają, że internet nie jest wiarygodnym źródłem informacji, to proszę podać jakieś tytuły prac, którymi możemy się posłużyć i z chęcią po prostu po nie sięgnę. Jeśli chodzi o Facebooka, to tak może jeszcze dodam. Facebook, no ciekawa sprawa jest taka, że na przykład siedziba Facebooka mieści się na ulicy, która się nazywa One Hacker Way. Tutaj nawet jest karta pracownika, na której widać też ten adres. Zresztą firma ma wielkie logo. Ulica też się nazywa Hacker Way. Nawet widać tutaj na parkingu jest wielki napis hack. Tutaj zapraszam Państwa do zrobienia sobie pauzy, zatrzymania nagrania, zaczytania sobie tego tekstu, który wyświetlał się użytkownikom Facebooka i zastanowić się, w jakim celu to naprawdę jest i komu to służy. One Hacker Way, czyli tak naprawdę to znaczy droga hakerów. To jest przypadek. No i oczywiście mamy tutaj słynny argument nic do ukrycia.
On widnieje w Wikipedii po angielsku, nie znalazłem akurat w języku polskim, może jest, ale przetłumaczyłem dla Państwa. Argument nic do ukrycia stwierdza, że jednostki nie mają powodu, aby obawiać się lub sprzeciwiać programom inwigilacji, chyba że obawiają się, że ujawnią one ich własne nielegalne działania. Osoby używające tego argumentu może twierdzić, że przeciętna osoba nie powinna martwić się rządową inwigilacją, ponieważ nie miałaby nic do ukrycia. Więc jeżeli Państwo coś ukrywacie, to znaczy, że jesteście przestępcami. I tutaj jest bardzo dobra odpowiedź na tego typu teorie ze strony Edwarda Snowdena, który powiedział, że argumentując, że nie obchodzi cię prawo do prywatności, bo nie masz nic do ukrycia, nie różni się od stwierdzenia, że nie obchodzi cię wolność słowa, bo nie masz nic do powiedzenia. Dobrze, no to teraz przejdźmy do tematu przeglądarek, prywatności w przeglądarkach. Tutaj otworzyłeś Brave'a, co na ten temat? No ja używam Brave'a najczęściej, ponieważ mało tego, że oferuje jakby trochę lepszą prywatność niż na przykład Google Chrome czy inne wyszukiwarki, no to też pracują nad rozwojem własnego silnika wyszukiwania, który jest domyślnie jakby włączony, więc nie trzeba już szukać za pomocą Google'a, jak to się mówi teraz, wygooglować, że ludzie nie szukają w internecie, tylko googlują. Ja zachęcam, proszę Państwa, żeby wyszukiwać w internecie, żeby nie googlować, bo nieraz czytam takie opinie, że jeżeli chcesz znaleźć coś konkretnego, to musisz dotrzeć do 10 strony na Google. Więc ja po prostu zachęcam, że zamiast kopania, że tak powiem, na tym Google, korzystać z innych silników wyszukiwania. Dzięki temu też wyniki są inne. Wychodzimy z tak zwanej bańki informacyjnej, więc nie trzeba już walczyć jakby z korporacją, nie trzeba walczyć z cenzurą, tylko po prostu wychodzimy, uruchamiamy coś innego i korzystamy. Więc Brave jest dobrym tego przykładem. Mogę też polecić jedną stronę. Tutaj możecie sobie Państwo ją wyszukać. I jeśli chodzi o tą stronkę, ona jest akurat w języku angielskim, ale jest tutaj zakładka o wyszukiwarkach i tutaj na tej stronie też jest taka pełna rekomendacja krok po kroku, jakie ustawienia można sobie ustawić w przeglądarce. Oczywiście można tą stronę sobie na przykład przetłumaczyć i te wszystkie ustawienia znaleźć i pozmieniać. Wtedy też mamy dodatkową pewność, że sama wyszukiwarka nie wysyła jakichś danych statystycznych do producentów, do twórców tej przeglądarki Brave'a. No i tutaj oczywiście musimy jakby poruszyć temat w ogóle samego wyszukiwania w internecie. Czyli tutaj, jeżeli ktoś korzysta na przykład z Google, jeżeli wyszukujecie Państwo czegoś w internecie, to poza tym, że Google to rejestruje, te wszystkie hasła, które Państwo wyszukaliście, nie tylko strony, które odwiedziliście, ale same hasła, które były wprowadzone, no to jeszcze też dostawca internetu może widzieć, co wpisujecie. To znaczy, jeżeli wchodzicie później na stronę, ona jest szyfrowana, to tego nie widać, co przeglądacie, tak jak na przykład wchodzicie na stronę banku, to dostawca internetu nie widzi tego, ile macie pieniążków na koncie, ale kiedy wpisujecie jakieś hasła, to jest widoczne. I to są metadane, to są takie dane cząstkowe, które mówią bardzo wiele. Tutaj też można sobie zatrzymać to nagranie i przyjrzeć się. Ja wymyśliłem taką przypadkową listę rzeczy, które ktoś może po prostu wprowadzać w ciągu dnia. I jak widzicie Państwo, na podstawie kilku haseł można już wywnioskować, co się dzieje u takiej osoby. Czy planuje wakacje, gdzie planuje te wakacje, czy ma jakieś problemy zdrowotne, czy to poważne problemy, czy szuka pomocy, w jaki sposób, czy może idzie do apteki, o jakiej porze. I to wszystko widać. Jeżeli ktoś ma ustawione w swoim telefonie, że tak powiem, wszystko na full fabrycznie, to ja zachęcam do odwiedzenia tego linku, który jest tutaj na żółto zaznaczony. On jest po angielsku, ale jeżeli Państwo macie w smartfonie ustawiony język polski, to on automatycznie przekierowuje na język polski i tam Państwo możecie dowiedzieć się więcej o swoich aktywnościach na Google. Więc jeżeli nie googlujemy, to możemy wyszukiwać. Więc możemy po prostu używać innych silników wyszukiwania.
I tutaj wyszukałem takie najbardziej popularne. Jeśli chodzi o trzy pierwsze, to one są zupełnie niezależne, więc są to firmy niezależne i też dają zupełnie inne wyniki wyszukiwania. Może być tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do Google i na początku może to się wydawać trochę dziwne, inne, ale jeżeli ktoś lubi szperać, lubi grzebać, lubi omijać cenzurę i dowiadywać się różnych takich rzeczy, to te właśnie silniki działają świetnie. Kolejne bazują, to znaczy korzystają też z wyszukiwań na przykład Google czy Bing czy innych, ale nadal dbają o naszą prywatność i te dane nie są bezpośrednio wysyłane do Google czy do Microsoftu. Ostatnia wyszukiwarka jest tutaj kilka domen, ponieważ ona jest dosyć wyjątkowa. Jest to też otwarty projekt open source, otwarte oprogramowanie i daje ono dużo możliwości. Także też są różne wyniki wyszukiwania, można sobie różne silniki tam wyszukiwania ustawić. Także zachęcam Państwa do wyszukiwania w internecie po prostu. Nie ma na tej liście DuckDuckGo. Pewnie wielu z Państwa to zauważyło. DuckDuckGo jest popularne dzisiaj, ale no już zawiodło, mocno się reklamowało na temat tego, że oferuje prywatność i DuckDuckGo zyskało na popularności przez ostatnie lata. Niestety zdążyliśmy się zawieść i okazało się, że DuckDuckGo nie blokowało jakichś tam dodatków śledzących z Microsoftu i Microsoft mógł śledzić po prostu za pośrednictwem DuckDuckGo. Jakby tego było mało, to DuckDuckGo podjął takie kroki, żeby powstrzymywać, filtrować propagandę rosyjską. No proszę Państwa, jeżeli filtrowałoby się propagandę rosyjską, ja tutaj podkreślam, nie jestem po żadnej stronie, ale jeżeli jedną stronę filtrujemy, to co z drugą stroną? Bo jeżeli jest propaganda rosyjska, to z całą pewnością jest też propaganda amerykańska. I pytanie, kto ją będzie filtrował? Myślę, że to nie jest zadanie w ogóle silnika wyszukiwania, żeby decydował za nas, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Więc tutaj zrobiło się dosyć głośno na temat DuckDuckGo i to niestety w takich trochę ciemniejszych barwach. Będąc jeszcze przy silnikach wyszukiwania, można wspomnieć o Invidius. To jest też bardzo ciekawy portal, na którym można przeglądać YouTube'a, ale po prostu za pomocą innej strony i nie będąc śledzonym bezpośrednio przez YouTube'a. Tutaj jest link do głównej strony na samej górze, zaś w tym linku pokaże się lista różnych dostępnych serwerów, które można sobie dowolnie wybrać, uruchomić. Jesteśmy już bezpośrednio na tej stronie, gdzie można wpisać i wyszukać wszystko to, co jest na YouTubie. Oczywiście oprócz Brave'a jest jeszcze jedna bardzo ważna wyszukiwarka, która powinna zagościć na Państwa urządzeniach, a mianowicie jest to Tor Browser. Jest to przeglądarka bardzo ważna, ponieważ ona korzysta z sieci Tor. Sieć Tor działa w taki sposób, że łączymy się z kilkoma serwerami, one są rozrzucone i one są rozrzucone po całym świecie, więc są to zazwyczaj trzy serwery, czyli łączymy się z pierwszym, ten pierwszy łączy się z drugim, ten drugi z trzecim i dopiero to połączenie nasze idzie do strony, z którą faktycznie się chcemy połączyć. I efekt jest taki, że pierwszy serwer tak naprawdę nie wie, gdzie nasze zapytanie idzie. Ten serwer widzi drugi serwer, ale nie widzi trzeciego. Trzeci serwer zresztą nie widzi też pierwszego, więc my zaczynamy być tak, można użyć takie słowo tutaj, trochę niewidzialni. I faktycznie jest to Tor projekt, jest jedyny projekt, który można powiedzieć w jakiś sposób zapewnia nam anonimowość w internecie. I omijamy też cenzurę, więc po pierwsze nasz dostawca zupełnie nie widzi tego, co wyszukujemy. Tutaj domyślnie po prostu po uruchomieniu tej przeglądarki jedyne, co musimy zrobić, to połączyć się z internetem. Domyślnie tutaj jest włączony silnik wyszukiwania DuckDuckGo, chociaż to nie ma większego znaczenia, ponieważ jak będziemy sobie tutaj coś wyszukiwać, to podczas wyszukiwania możemy sobie zmienić tutaj, na przykład na start page i możemy sobie w taki sposób zmienić silnik wyszukiwania. Także na tej przeglądarce są dwie rzeczy, które możemy zmienić jakby bez obaw, że coś popsujemy. Czyli to jest silnik wyszukiwania, o którym wspomniałem, oraz jakby poziom bezpieczeństwa. Ja zalecam
Państwu korzystać takiego średniego, ponieważ jeżeli załączycie Państwo ten maksymalny, to okazuje się, że zbyt wiele rzeczy na stronach jest blokowane i te strony nie będą się w całości ładować i po prostu skomplikuje to wyszukiwanie. Więc tutaj to na środku zupełnie wystarczy. I przede wszystkim nie powiększamy przeglądarki na całe okno. To, co jest ważne, to żeby, jeżeli Państwo naprawdę chcecie powiększyć, to tą przeglądarkę trzeba powiększyć minimalnie, ale nie na maksa. Chodzi o to, żeby jakby serwery, żeby strony nie mogły uzyskać informacji o wielkości naszego monitora, bo to też jest informacja o naszym sprzęcie. Są takie techniki, które się nazywają fingerprint, czyli odcisk palca, tak jak mamy linie papilarne, stąd ta nazwa fingerprint, czyli odcisk palca, ponieważ każdy z nas posiada urządzenie, które jest w pewien sposób unikalne i mamy pewną konfigurację systemu, przeglądarki, wielkość ekranu, rozdzielczość tego ekranu i te wszystkie rzeczy, strefę czasową, numer IP, te wszystkie rzeczy, kiedy się składają w całość, one tworzą taki, można powiedzieć, wyjątkowy zestaw i w ten sposób można nas rozpoznawać, że to my. I tutaj zadaniem tej przeglądarki Tor Browser jest to, że każdy, kto jej używa, mają skonfigurowane w taki sam sposób, to znaczy nie zmienia w ogóle w niej ustawień, czyli tak jak w przypadku Brave'a czy innych wyszukiwarek zaleca się pewne, żeby zmienić pewne ustawienia, tak w przypadku Tor Browser najbezpieczniej niczego nie zmieniać, używać tak jak jest. Ona działa troszkę wolniej, to dlatego, że łączy się przez wiele serwerów i to połączenie jest troszkę wolniejsze niż kiedy łączymy się bezpośrednio z naszym jakimś tam serwerem. Także tak jak Państwo widzicie, taka jest prędkość. Można się do tego przyzwyczaić i jeżeli się używa tego częściej, to nie sprawia to problemu. Oczywiście czasami pojawiają się jakieś błędy i jeżeli Państwo przeglądacie na przykład jakiś temat, jeden, nie wiem, na przykład o łowieniu ryb i chcecie później Państwo szukać informacji na temat samochodów, to warto sobie tutaj odświeżyć całą sesję i wystarczy tutaj tą ikonę wybrać i restartujemy przeglądarkę. Wtedy mamy jakby nową tożsamość i wtedy możemy wyszukiwać kolejne rzeczy, które nas interesują. I oczywiście ktoś może powiedzieć, ok, nie mam nic do ukrycia, po co mam to robić? Ja chcę tylko czytać jakieś newsy i tak dalej. No ale pośród tych wszystkich newsów, które Państwo najczęściej czytacie, można później tak statystyki robić, na przykład, że w jakimś wieku, w jakimś mieście czy w jakimś regionie ludzie czytają najczęściej takie informacje, co Państwo wyszukujecie i tak dalej. Więc to jest przeglądarka nie tylko dla ludzi, którzy chcą się ukrywać, tylko to jest przeglądarka dla wszystkich, którzy chcą wyjść z bańki informacyjnej, dla osób, które nie chcą w ogóle bić się z korporacjami czy wspierać jakieś tam cenzury. Okej, dzięki. Teraz proszę, komunikatory. Widzę tutaj pierwszy, na tapetę idzie Signal. Tak, Signal jest właściwie aktualnie najlepszym komunikatorem, jeśli chodzi o szyfrowanie i można powiedzieć zapewnienie prywatności. Są jeszcze inne, mniej popularne, ale ten zyskuje na popularności i jest z całą pewnością najłatwiejszy w użyciu. Ja bym go trochę porównał do WhatsAppa, jeśli chodzi o łatwość użytkowania, ponieważ wystarczy numer telefonu i jeśli chodzi o jakby doświadczenia wizualne, jest bardzo prosty w obsłudze i każdy powinien sobie z nim z łatwością poradzić. To, co jest najważniejsze, to Signal nie zbiera o nas danych, czyli poza tym, że cała nasza komunikacja jest szyfrowana, co dzisiaj jest bardzo ważne, ponieważ jak wiadomo, rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nasza komunikacja nie jest szyfrowana, jeżeli komunikacja jest otwarta, to komunikacja jest publiczna, więc żeby zachować prywatność, trzeba szyfrować. I to, co jest najlepsze w tym wszystkim, to my nie musimy wykonywać żadnej dodatkowej pracy. Używamy tego komunikatora jak każdy inny, a on robi za nas, jak to się mówi, całą robotę. On po prostu za nas wszystko szyfruje. I tutaj jest też wielu ludzi obawia się, co będzie dalej z Signalem, ponieważ tutaj też trzeba podać numer telefonu do zarejestrowania się, żeby utworzyć swoje konto. Więc proszę Państwa, numer telefonu jest automatycznie zaszyfrowany. Protokół Signal jest tak skonstruowany, że nawet na serwerach nie widać Państwa numera. I ten numer nie służy do tego, żeby Państwa śledzić.
On po prostu służy tylko do tego, żeby zarejestrować. Signal pracuje w tej chwili nad takim rozwiązaniem, żeby móc dodawać użytkowników i wyszukiwać użytkowników tylko za pomocą samej nazwy, samego niku. Natomiast i tak będzie wymagany numer telefonu, żeby się zarejestrować. Oczywiście można nabyć jakieś numery telefonów bez rejestracji, ale nawet jeśli używamy tego naszego, no to jest całkiem dobrze, bo tak jak mówiłem w pierwszej rozmowie, nie rozmawiamy o anonimowości, tylko mówimy o prywatności. Więc my się nie ukrywamy, tylko dbamy o to, żeby nasza rozmowa nie była publiczna, więc używamy zaufanych komunikatorów. I Signal z pewnością taki jest. Zresztą nawet w regulaminie mają bardzo, bardzo krótkie informacje, jeśli chodzi o to, jakie dane zbierają. W porównaniu do WhatsAppa tutaj jest bardzo króciutko i Signal zapewnia, że nie zbiera danych po to, żeby je sprzedawać lub w jakiś sposób nimi handlować. Informacje, które zbiera u nas Signal, to jest czas, kiedy zarejestrowaliśmy nasze konto, pierwsza rejestracja konta, numer IP oraz ostatni raz, kiedy byliśmy zalogowani. I to jest bardzo niewiele. To jest tak niewiele, że niektórym to przeszkadza. I tutaj pojawiła się taka informacja w maju 2022 roku, że w Belgii podjęto takie rozmowy. No, rząd bardzo nie lubi tego, że są dostawcy usług, którzy nie gromadzą danych o użytkownikach. I przykładem tego jest właśnie Signal, który w porównaniu do produktów Mety wypada o wiele, wiele lepiej. Tutaj jest dokładnie zaznaczone, że Signal nie zbiera więcej danych niż tego naprawdę wymaga do tego, żeby w ogóle dawać usługi swoim użytkownikom. Co za tym idzie, użytkownicy Signala nie muszą się obawiać, że ich dane zostaną w przyszłości sprzedane, tak jak mamy te obawy w przypadku Mety, jeżeli korzystamy na przykład z WhatsAppa. Tutaj rząd belgijski chciałby, żeby firma Signal rejestrowała więcej danych, ponieważ nawet jeśli rząd zwróci się do Signal, do fundacji Signal po to, że chce jakieś informacje o jakimś użytkowniku, to Signal może powiedzieć, proszę bardzo, damy wam to, co mamy, no ale mamy niewiele. I tutaj jest właśnie ten ból rządów. I zresztą to widać dokładnie. Wiele krajów zbanowało Signal, nie można używać. Takim krajem jest na przykład Iran, Chiny, Kuba, Uzbekistan. Są inne kraje też, w których no, można powiedzieć, że Signal jest pod lupą po prostu. Takie jak Egipt, Oman, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tych krajach no, jest taki totalitaryzm, że no, nie akceptuje się po prostu, żeby ktoś mógł mieć prywatną rozmowę. I to powinno być też dla nas przykładem, że komuś zależy na podsłuchiwaniu tych rozmów. Myślę, że powinniśmy się cieszyć z tej możliwości, że u nas takiego totalitaryzmu nie ma i możemy korzystać z takich dobrych, darmowych przede wszystkim narzędzi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, ja tam nie mam nic do ukrycia, jest mi to niepotrzebne. Tutaj jest bardzo smutna historia Mohameda, który został zatrzymany po jednym telefonie od znajomego z Afganistanu. To było tuż po atakach na 11 września. To znaczy on dostał ten telefon przed atakiem. No i stwierdzono, że jest terrorystą. Nie było właściwie dowodów. On do końca nie był osądzony, ale spędził 14 lat w obozie w Guantanamo. Był tam bity i torturowany. Podkreślam, tylko na podstawie rozmowy telefonicznej. Co więcej, nie chodziło o treść rozmowy, bo ona nie była jakby tutaj podstawą do tego. Chodziło o metadane, czyli sam fakt, że wykryto jakieś połączenie w jakimś tam czasie. Ten pan przed samym zdarzeniem mieszkał przez 10 lat w Niemczech, no i nie miał nic wspólnego raczej w ogóle z całym tym atakiem, no ale stwierdzono, że jest terrorystą. Także bez dowodów i bez osądu, 14 lat. No i tutaj też mamy wypowiedź Baracka Obamy tuż po tym, jak Snowden udostępnił setki dokumentów na temat tego, jak ludzie są inwigilowani i o tym, że rozmowy są nagrywane i tak dalej. I tutaj Barack Obama podkreślił, że nie podsłuchują rozmów telefonicznych. Tutaj chodzi jedynie o metadane, czyli kto z kim, kiedy, jak długo
I te informacje wystarczą do tego, żeby prześledzić po prostu relacje ludzi i ewentualnie wywnioskować, czy ktoś jest terrorystą. Tego argumentu użyto po prostu w taki sposób, że my nie jesteśmy tacy źli, nie podsłuchujemy, nie nagrywamy waszych rozmów, my po prostu rejestrujemy tylko całe wasze relacje jakby. No i tutaj też potwierdził to były szef NSA i CIA, który potwierdził, że jedynie na podstawie metadanych podejmuje się decyzję o tym, czy zabić człowieka. O tym też było wiele artykułów, ten artykuł jest z 2014 roku. Także oni to potwierdzili oficjalnie, że potrzebują tych metadanych. Więc one się przewijają cały czas. I tutaj o tym panu powstały, no jest film i też jest mnóstwo wywiadów na YouTubie. Bardzo smutna historia. Ja tutaj nie chcę straszyć nikogo, że jakaś rozmowa telefoniczna sprawi, że państwo będziecie w jakimś obozie zamknięci, ale chcę po prostu zaznaczyć, że tak jak ostatnie dwa lata pokazały nam, że można przewrócić świat do góry nogami w ciągu 2 lat, to może się okazać, że na przykład jeżeli ktoś by zechciał, jeżeli zrobi się plandemia numer 3, to może ktoś stwierdzi, że hej, ale trzeba sięgnąć po całą kartotekę ludzi i sprawdzić, jak się zachowywali przez ostatnie 5 lat. I może się okazać wtedy, że ktoś po jakimś połączeniu telefonicznym nas po prostu źle oceni i będzie trudno się z tego wytłumaczyć. A dbając po prostu o prywatność, mamy cały ten temat jakby z głowy. No dobra, a co w kwestii Telegrama? Tutaj jest taki dobry obrazek, który pokazuje właściwie, ile danych zbierają różne firmy. Tutaj mamy z Facebooka, który no najwięcej gromadzi, później jest WhatsApp. Mamy też Telegrama. No i mamy tutaj Signal, który gromadzi tak naprawdę nic. Jeśli chodzi zaś o Telegram, no to jest duża społeczność na Telegramie i tam jest dużo grup, wiele ciekawych informacji można tam znaleźć. Natomiast niestety Telegram nie jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o prywatną komunikację. Właściwie to zazwyczaj cała komunikacja jest otwarta, a przypomnę, że otwarta komunikacja to komunikacja, która jest publiczna. Jeżeli są to grupy, to jak najbardziej ok, czyli możemy to traktować jako po prostu social media i tam możemy sobie obserwować czy się udzielać. Natomiast jeśli chodzi o prywatną komunikację, to szyfrowanie trzeba włączyć samemu i to się nazywa prywatny czat, trzeba to uruchomić. Natomiast nawet i on pozostawia wiele wątpliwości, ponieważ ten protokół szyfrowania był stworzony przez Telegram i jak się wnioskuje, te czaty, te rozmowy można po prostu, mogą być odczytywane przez sam Telegram. Tutaj jeśli chodzi o Telegram, to też jest wiele takich niewiadomych i dziwnych teorii pojawiających się na przykład na temat tego międzynarodowego forum, czy tam światowego forum ekonomicznego. Tutaj zresztą widzimy ten obraz, gdzie wspomniano o twórcy Telegramu. Więc no, jakieś takie dziwne powiązania są. Zresztą można też zauważyć, że na Telegramie pojawia się bardzo dużo informacji na temat tego światowego forum ekonomicznego. Pojawia się bardzo dużo informacji na temat samego Schwaba, o tym, co mówi. No ja Państwu powiem tak, jak to mówi takie powiedzenie, nieważne, co gadają, ważne, żeby gadali. Więc nawet jeśli Państwo się z czymś nie zgadzacie, no to jednak, jeżeli zasilacie to swoją energią, jakąś tam nienawiścią i tak dalej, no to ta informacja pojawi się w polu, w przestrzeni i wszelka uwaga w tym kierunku wzmacnia tą informację. Więc po prostu świadomie kierujmy naszą uwagę. Okej, super. No dobra, to myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Powiedz proszę, co jeszcze chciałbyś poruszyć no, w ewentualnym następnym nagraniu? Z całą pewnością chciałbym poruszyć temat systemu operacyjnego Android, ponieważ wszyscy dzisiaj używamy smartfonów. Jest to urządzenie, które mamy praktycznie ciągle przy sobie. Urządzenie, które częściej używamy niż na przykład pralkę czy zmywarkę. I warto, żebyśmy wiedzieli, jak ono działa. Jeśli chodzi o Androida, to jest to w tej chwili najważniejszy system operacyjny i najczęściej używany. Jest to najbardziej popularny system. Jest bardzo mocno rozwijany.
Ale oczywiście mamy tutaj problem z producentami jakby trzecimi, czyli oprócz Google dochodzą inni producenci, którzy są bardzo głodni naszych danych, no i nie bardzo zapewniają nam bezpieczeństwo, a są dobre alternatywy, które pozwalają nam na korzystanie z Androida bez usług Google. Można mieć świetnie działający smartfon i używać tylko otwartoźródłowych po prostu aplikacji, które nas nie śledzą, i można po prostu cieszyć się bezpiecznym telefonem bez miliona aplikacji. I takim systemem jest GrapheneOS, ale to jest temat troszkę rozległy i myślę, że wymaga szerszego omówienia. Dobra, no to następnym razem, plus jeszcze ewentualne pytania, jakie będą od słuchaczy w komentarzach. Dobrze, to dziękuję bardzo za przedstawienie tych spraw związanych z prywatnością, no i ociupinkę z anonimowością, no ale prywatność jest jakby najważniejsza. No, dzięki wielkie, hej. Dziękuję bardzo.